Wszyscy oczekujemy Bożego Narodzenia. Przyjście Jezusa Chrystusa odmieniło oblicze tej ziemi, odmienia także i nasze serce. To święto, które powoduje, że ludzie przyjeżdżają z różnych stron, aby być razem w rodzinie. Dziękujemy Panu Bogu, że możemy się spotkać tutaj na Sichowie u księdza Jacka z księdzem arcybiskupem na opłatku. Jest to święto rodziny naszej dekanalnej, kapłanów, braci, sióstr. I więc to dzisiejsze radosne spotkanie będzie tym początkiem świętowania Bożego Narodzenia. Tymi dniami Jakub skликав swoich synów i сказав їм: «Зійдіться і слухайте, сини Якова, слухайте Ізраїля». О, мудросте Всевишнього, ти керуєш усім солодкістю і міцю, прийдеш, щоб навчити нас розсудливості і дороги. Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu rzekł: czemu nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz przykazania: nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj, czci swego ojca i matkę. On mu rzekł: nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości. Wtedy Jezus spojrzał z miłością na niego i rzekł: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Ojciec Święty Franciszek, rozpoczynając drogę synodalną, powiedział: wiele razy Ewangelie przedstawiają nam Jezusa w drodze, gdy towarzyszy idącemu człowiekowi i słucha pytań, jakie nurtują i niepokoją jego serce. W ten sposób objawia nam, że Bóg nie mieszka w miejscach jałowych, w miejscach spokojnych, z dala od rzeczywistości, ale idzie z nami i dołącza do nas, gdziekolwiek jesteśmy, na wyboistych niekiedy drogach życia. Ciebie prosimy. Rada Prawna Konferencji Biskupów Polski opracowała takie promemorie, takie wytyczne związane już z tymi zmianami wprowadzonymi do kodeksu.
odnoszące się właśnie do pytania obrządku, przynależności do kościołów sui juris, do kościołów obrządkowych. Człowiek zwraca się do Stolicy Apostolskiej za pośrednictwem kurii o to, żeby ona pozwoliła na zmianę obrządku, gdyż takie pozwolenie może właśnie skutkować zmianą tego obrządku. I teraz pierwsza możliwość to jest bezpośrednio zwrócenie się do Stolicy Apostolskiej i uzyskanie takiego reskryptu. Druga możliwość to uzyskanie domniemanej zgody Stolicy Apostolskiej. Ma to miejsce wtedy, kiedy dwóch biskupów na danym terytorium, czyli biskup tego wiernego, do którego on należy i biskup tego, do którego obrządku chce należeć ten wierny, domawiają się między sobą, uzgadniają, że zgadzają się na to, żeby ten wierny przeszedł z jednego obrządku na drugi. To oczywiście wyrażają pisemnie i wtedy Stolica Apostolska domniemywa swoją zgodę. Te słowa świętego Augustyna wprowadzają nas właśnie w tą wielką tajemnicę odwiecznego słowa wcielonego, które przyszło na tą ziemię. No, nasz dekanat, można powiedzieć, został trochę w tym roku doświadczony, bardzo mocno doświadczony. Jest to jakaś też dla nas próba, może wezwanie, żebyśmy jeszcze bardziej się modlili, bo widzimy, że zły duch krąży. Naucz nas dzielić się miłością, dobrocią, pokojem i przebaczeniem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z narodzenia Pana.